Tomasz, ty znowu tutaj? Znowu tutaj jesteś? W Szydłowie? Znowu, chociaż sceneria się nieco zmieniła. Słuchaj. Tym razem biało dookoła, siarczysty mróz. Ojej, zamiast siedzieć w domu i się grzać przy jakimś ciepłym winku, to ty znowu jesteś w Szydłowie. Słuchaj, ale skoro już tu jesteś, to może coś nakręcimy? Myślisz, że to nie głupi pomysł. Może w takim razie pokażmy to, co w Szydłowie najciekawsze. Opowiedzmy o tym, dlaczego to miasto warto odwiedzić i dlaczego jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Świetnie, w takim razie zaczynamy. Cóż, widzimy dolinę rzeki Ciekącej. Nad nią wznoszą się skały, na których to powstało średniowieczne miasto. Ale zanim ono powstało, zwróćmy może troszeczkę kamerę na południe. Widzimy kościół. Jest to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, obsługujący niegdyś dawną, wiejską, jeszcze przedlokacyjną osadę, pamiętającą co najmniej XIII stulecie. Wówczas to książęca siedziba związana z osobą księcia małopolskiego Bolesława Wstydliwego znajdowała się o tam, gdzie ten biały budynek kryty gontem, tam mieścił się książęcy dwór. W czasach Władysława Łokietka powstało miasto. Król najpewniej lokował je w 1325 roku. Z nim także związane są początki murowanego zamku oraz fundacja kościoła farnego pod wezwaniem świętego Władysława. Natomiast fortyfikatorem Szydłowa był Kazimierz Wielki. To jemu zawdzięczamy te wspaniałe mury obronne, najlepiej zachowane na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Dość powiedzieć, że Szydłów, miasto o powierzchni 7 hektarów, otoczony był murem obwodowym mającym łącznie 1200 metrów długości. Z tego ponad 700 metrów zachowało się do chwili obecnej. Mamy zatem do czynienia z absolutnym unikatem, jeżeli chodzi o ziemię dawnego Królestwa Polskiego. Miasto rozpościera się pomiędzy bramą krakowską na południu, a zamkiem od strony północnej. Podczas kolejnych odcinków opowiadać będziemy o tym, co się w mieście znajduje. Teraz zaś szybki przegląd miejsc, które odwiedzimy na pewno. Pamiętająca czasy króla Kazimierza Wielkiego, jedna z dwóch bram prowadzących na teren miasta, brama krakowska. Znakomicie zachowane średniowieczne mury obronne kazimierzowskiego miasta. XIV-wieczny kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z średniowiecznymi malowidłami znajdującymi się w jego prezbiterium. Ufundowany przez Kazimierza Wielkiego kościół pod wezwaniem świętego Władysława. Jeden z kilku kościołów głoszących chwałę króla i jego królestwa. Ruiny rezydencji dawnych proboszczów szydłowskich, tak zwanej wikarówki. Średniowieczna fosa otaczająca dawne miasto od wschodu i południa. Ruiny kompleksu sakralno-szpitalnego pod wezwaniem Świętego Ducha, pamiętającego XVII i XVIII stulecie. Relikty średniowiecznej bramy opatowskiej. XVI-wieczna synagoga, jedna z najstarszych w Polsce. W ostatnim czasie poddana imponującej rewitalizacji. Piękne panie informacje turystyczne. Unikalny kartusz herbowy z końca XVI wieku, łączący herby królestw Polski i Szwecji. Zamek Szydłowski i znajdujący się na jego terenie Pałac Królewski. Jedyna średniowieczna rezydencja królów polskich przetrwała do naszych czasów. Oraz renesansowy skarbczyk, mieszczący jedyne w Polsce Muzeum Zamków Królewskich. O tych miejscach, ich historii, architekturze, a także o szydłowskich smakach, śliwce i wyjątkowych osobach związanych z miastem będziemy Państwu opowiadali w trakcie naszych cotygodniowych spotkań. Na co zapraszamy? No właśnie, ja chciałem powiedzieć o tym, że to będzie co tydzień, panie Tomaszu. Znowu spaliłem. Trudno. Zapraszamy. Tomasz Olszacki. Piotr Walczak. Do zobaczenia. Cześć.